Rozpoczął się okres wyjazdów wakacyjnych. Co roku wiele osób wyjeżdża na gotowe wycieczki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czasem rzeczywistość mija się z oczekiwaniami i jesteśmy jako konsumenci niezadowoleni z wykupionej usługi. Jeśli przedsiębiorca nie uwzględnia naszych uzasadnionych reklamacji, możemy bezpłatnie skonsultować się z powiatowym rzecznikiem konsumentów. Spraw turystycznych jest dosyć dużo przez cały rok, natomiast w momencie rozpoczęcia sezonu turystycznego skarg takich wpływa rokrocznie coraz więcej. Początkowo, kiedy rozpoczęła się pandemia, takie skargi dotyczyły na przykład odstąpienia od umowy czy zwrotu gotówki za wpłaconą usługę. Natomiast teraz coraz częściej skargi dotyczą konkretnych usług, czyli na przykład braku jakiejś usługi gwarantowanej w ofercie, a więc monotonnego jedzenia bądź zamkniętego jakiegoś baru przy basenie. Konsumenci skarżą się także na to, że biura podróży zmieniają jednostronnie na przykład hotele, czyli kwaterują konsumentów w innym hotelu niż został zakupiony, bądź też zmieniają godziny lotów na dużo wcześniejsze bądź dużo późniejsze, co jest dużym utrudnieniem dla konsumentów posiadających małe dzieci, bowiem od tego zależy komfort całej rodziny i udany wypoczynek w czasie wakacji. Jak szybko i w jaki sposób możemy się skontaktować z rzecznikiem konsumentów, z panią? Czy trzeba to zrobić osobiście, czy po powrocie z wycieczki, czy w trakcie? Jak do tego podejść? W trakcie wycieczki na pewno musimy zgłosić reklamację do biura podróży i to jest ważne, żeby zrobić to natychmiastowo i jak najszybciej. Może to być powodem odmowy biura podróży, jeśli nie zrobimy tego bezzwłocznie. Natomiast z rzecznikiem kontaktujemy się w momencie, kiedy nie wiemy, jak napisać reklamację, a także po procesie reklamacyjnym, jeśli biuro podróży nie uzna reklamacji za zasadną. Wtedy na wniosek konsumenta rzecznik występuje w danej sprawie i prosi przedsiębiorcę o udzielenie wyjaśnień oraz uznanie roszczeń konsumenta, jeśli te roszczenia były zasadne. Oczywiście pomoc udzielana przez rzecznika konsumentów obejmuje konflikt konsument-przedsiębiorca we wszystkich możliwych branżach. Najczęściej w powiecie pruszkowskim ostatnio zgłaszane są skargi dotyczące usług zakładania paneli fotowoltaicznych. Jest to duży problem z uwagi na to, iż konsumenci skarżą się na przykład na zniszczenie pokrycia dachowego, na pożary, które nastąpiły po założeniu wadliwej instalacji fotowoltaicznej, bądź też na złe dobranie takiej instalacji. Konsumenci skarżą się także, w większości są to seniorzy, na zakupy na tak zwanych pokazach. Należy pamiętać, że rzecznik udziela pomocy wyłącznie osobom fizycznym w sporach z przedsiębiorcą. Ponadto pełni funkcję doradcy, a nie reprezentanta pokrzywdzonego konsumenta. Jeśli taki spór jest rzeczywiście poparty argumentami ze strony konsumenta i zostały naruszone prawa, to przedsiębiorcy zmieniają swoje decyzje na pozytywne i taka sprawa jest rozstrzygana pozytywnie. Oczywiście rzecznik zawsze stoi w obronie osoby fizycznej konsumenta i próbuje uzyskać od przedsiębiorcy wyjaśnienia, natomiast jeśli spór nie jest jednoznaczny, bądź konsumenci zakłamują pewne fakty, najczęściej kończy się w taki sposób negatywny dla konsumenta, czyli przedsiębiorca nie zmienia swojego zdania. Szczegółowe informacje oraz zasady konsultacji z rzecznikiem konsumentów można znaleźć na stronie Powiatu Pruszkowskiego w zakładce Powiatowy Rzecznik Konsumentów.